Witajcie! Kolejny dzień, kolejna gra. Dzisiaj na midzie zagramy sobie z Rialem jako AP. Jestem ja, znaczy się oznaczony jak zwykle, a ze mną jest Michał. Przywitaj się. Cześć, witajcie, z tej strony Michał. Jak dobrze pójdzie, niedługo będę sam nagrywał, ale to już kwestia przyszłości. Jak widzicie, dzisiaj nagrywamy na nieco innym sprzęcie niż normalnie. Tak, dużo lepszy dźwięk będzie na pewno. Tak, tutaj nie będę mówił do końca o sprzęcie, w każdym razie mikrofon służy kilka razy do nagrywania muzyki, więc mamy tym razem sprzęt bardziej, no możemy tak powiedzieć, profesjonalny. I o to chodzi. I o to chodzi. Prędkość myszki trzeba zwiększyć. Dobra. Jedziemy. To możesz sobie rozdzielczość zwiększymy, taki przycisk na myszce, taki mały po środku. Albo zmniejszyć jedno z dwojga. Dobra, jest dobrze. Gragasa na midzie powinniśmy załatwić. Pojawiły się stwory. Dobra, kogo my tu mamy? Na topie mamy Jarvana. Na dole, na bocie mamy Karma jako supporta i Sivir jako AD carry. A w dżungli, jak zwykle, Wilczek, czyli Warwick. Wrogiej drużynie na topie Fiora. Na drugim topie Master. Oni nie mają dżungli. To ostrożnie. Biedny nasz Jarvan. Bardzo biedny nasz Jarvan. No ale zobaczymy. Ja mam kontra Gragasa. I coś czuję, że to biedaczek będzie miał ciężki czas. Tak. Ezreal mu żyć nie da. No, już to jest. Już tam nie wyjdzie. Trochę mu zebeczułki nie do końca trafiają. Może jest pijany. Może za bardzo. Nie, ogólnie Gragas jak to będzie fajna postać. Fajnie mi się zaszegał z Gragasem. Tak, znaczy mnie się rework akurat jego nie podobał. Przed reworkiem nim grałem bardzo często i bardzo chętnie. Po reworku troszkę mniej, bo nie podoba mi się ta jego zmiana w W, czyli ten jego wzmocniony atak. Zamiast po prostu przewracania many. No ale cóż. Czasem Riot nie zawsze robi reworki, które się wszystkim podobają. Tak to już bywa. No ja tu są reworki. Chyba nie pamiętam jakiego złego. Fakt. To znaczy ja miałem problem, żeby się przestawić z tego. Z sezonu drugiego na trzeci. Kiedy doszły te wszystkie. Te wszystkie itemy. Drugiego na trzeci, to ja... To ty jeszcze nie grałeś chyba. Koda grałem, a nie LOL. No też grałem. Ale nie, ja w LOLu ile? Ja już jestem ponad 2 lata, prawie 3. No trochę. Nie marnujmy czasu. Teraz to będzie humany. Ja pamiętam mój pierwszy, w ogóle pierwszy w życiu mecz LOLa, to było w gimnazjum chyba, pierwsze o drugiej klasie. Lata temu. Jaki to tyle? No właśnie. Jezu. Pierwszy później przerwałem. Całe życie. No i wtedy bodajże ten mecz chyba właśnie Kartusem. O, Kartus. No, teraz po reworku. Pamiętam jakie teksty, bo to w ogóle nie wiedziałem o co w tej grze w ogóle chodzi. I pamiętam jak samemu spuszowałem dueta. Taki dumny byłeś z siebie, no, jak nie? Się wszyscy pytali jakim cudem w ogóle, nie miałem chyba 7 level, reszta miała po 12, 16. Ale tu red mamy, jest dobrze. Tu red mamy i w ogóle GG, takie teksty tego typu leciały. No, nie no, nie kumałem w ogóle jeszcze o tej grze chodzi, ginąłem co chwilę, ale... Niektórzy nawet jak kumają to i tak giną co chwilę, więc spokojnie. To się zdarza. Szczególnie jak ta zabawa jest fajna, to człowiek ginie. To było nieładne. Ty beczułko jedno. Nie no, w końcu trafił, nie? Ja lubię wino, ale nie przesadzajmy. Nie od ciebie, Gragas. Kilka tysięcy manu zużył, w końcu trafił. Ja też. Dobra, ty przynajmniej coś tam działasz. Ja farmę. Ty masz farmę, nie wiem, tego co widzę. Nie marnujmy czasu. Przeciwieństwo się do niego. No czekaj, ile ma? 13, no połowę tego co ja. Łe, zaczyna się, zaczyna się stać. Czekaj, bo ja many nie mam. No co innego, że miniony za niego odwalają całą robotę, no ale... Oj tam. Z
Słuchaj, Gragas, musisz zacząć się wpuścić. Musisz znać swoje otoczenie. Tylko wrócę po manę, to byś miał się spieszyć. Jak go widujesz? Wiesz co, na Blue Elia, to znaczy zobaczymy jak to będzie szło. Natomiast na początek myślę, że mimo wszystko złożymy Trinity Force'a. Potem mu złożymy tą niebieską rękawicę. To to się zawsze na Elia, prawda? No i dziękuję i poflaszę. WW sobie przeszedł. A co? On zapewne uznał to za ganka. Powiedzmy, niech będzie, niech się cieszy, że z gankową mida. Bo jak ktoś Alistarem nie ogania, nie? Przechodzi, przechodzi i sobie pamiętam tam. Czekaj, który ten skill Alistara, który leczy przy majtości? Wiesz co, Alistarem też długo nie gra, ma tylko chyba jest W. No w każdym razie, po prostu albo E, nie jestem pewien. Podchodzi, daj to W czy E, czyli sobie idzie dalej, nie? Łyczko. I'm Alistar, I'm helping. Szkoda mi Mirror Moda, bo naprawdę fajnie się nie grało. No, prawda. W ogóle pierwszy raz tyle czasu grałem Teemo. I to chyba najdłuższy mój mecz w życiu, tam godzina chyba, czy godzina z hakiem. No, mój najdłuższy mecz to było 58 minut. To może być coś takiego, ale taka wyrównana gra. Tylko, powiesz, co kupuję tam te te grzybki, takie rzeczy, to ja sobie zbudowałem, nie pamiętam jak to się nazywało, taki łuk odkrywający. Dobrze. A to nie grałeś na 5x5, tylko na 3x3? Nie, na 5x5. Tutaj! Nie pamiętam. To nie ogarnia mojej tem. Coś na wizję w każdym razie, że jak się użyłeś, to miałeś jakiś obszar odkryty, a normalnie to obok ciebie wszystko się odkrywało. Mhm. I zanim druga drużyna wpadła na to, to trochę udało nam się ładnie pokrywać, chociaż mieliśmy kilka osób w 7 ogarniętych. To się zdarza. Wtedy czasem. Ale pamiętam, jakie wypadki były pokusy na mnie, bo kilka to miałem, że nie... Wszyscy na mnie po prostu. Wizja jest ważna. Wizja jest bardzo ważna. O, nowa rafka, niedobrze. I mój film, dziękuję bardzo. Najważniejsze to umieć dobrze skajtować. Miałem heala, więc się go nie bałem. Ma za mało obrażenia, że mi teraz nie zrobił. I tak sobie leży. Nie sobie leży, no. Na zdrowie. Ja bym teraz na twoim miejscu wrócił. No tak, teraz się wrócę, tylko wiesz... Nie, żebyś nie miał 2000 twoją wieżę. Ja chciałem turetę, chciałem odpuszczować miniony. O, na to go już spuszczowali, no fajnie. Ale dobra, ja mam First Blooda już. Dobra, to raz. To dwa. I parę potek. Jeszcze jedną. Nie marnujmy czasu. I lecimy. Lodowa rękawica to jest to, co lubimy na Eliu. Sojusznik pokonany. No, nie bijcie nic, proszę cię. Wow. Dobra, nie zdążę zestylować, bo szkoda. Troszeczkę za późno się skapnąłem. Ja bym trochę wcześniej romnął, to się założę, żebym im zestylował, no ale... Ale trudno. Idę. I'm a G, ale I'm helping. Hello. O, bierz go. Przeciwnik pokonany. Udało ci się zabić wroga. Zmarnowany flash, co prawda, ale i tak było bardzo. No. Chciałby. Trochę mu nie wyszło. Chciałby. Tutaj. A, zrobię to. W ogóle palmi jakieś trochę? Czekaj, ile on ma? Ja mam 58, Gragas ma 35. No czyli zasadniczo też połowę tego co ja. A coś tam przemierza. Coś tam. Coś tam to jest dobre słowo. Może on myślał, że jest supportem? Tak, no idzie, pewnie. Dlaczego by nie? Orzeź ty kamień. Są różne zboczenia. Kamień, jak możesz, jak śmiesz. Takiego ty. Czekaj, aż ci dwie potki wciągnę. Update'ów, ponieważ w ostatnim w każdym razie biorę sobie zawsze health'a.
Ja też właśnie. Przydaję. Śpiesza też w ogóle. Ja nie zabawa z tym. Poczekaj, ty, ja mam ulta. To tu nie ma. A masz ulta, jedziemy. Nie ma problemu. A, no i muszę się wycofać. To jest krótki cooldown tego ulta, to się nie ma co martwić. Jak go można dzięki temu wywalić z gimi. Spadaj mi tu, a nie tak. Przeciwnik pokonany. To czerwona armia. Dostałem. To jest Kosiakom sobie przyjechali. Tak to cię wszyscy wygrają, spokojnie. Tak to cię wygrają. Na co? No na zdrowie. No kości zaczęli. Jak się mieszka. Ja wiesz, już myślałem, że to naprawdę tak. Krasna armia. Zagarnęli krem, teraz mogą łódź. Niby tak, która warczy. T-34 kupne. Ja. Boże, ty chyba. Dobra, sekundę. Liczą się. Tak, boże, to Indie Force. Ja już bym wracał, wiesz? W sumie to chyba nie jest zły pomysł. Najwyżej mu rąbne ulta. Najwyżej mu rąbne ulta na odpuszczowanie. Dobra, masz ten kamizel. Tak tam, niech będzie. I do tego buty. Pamiętam, jak pierwszą postacią, którą tak to trzeba ganiać, to był Blitz. Czekaj, puszuję. A, Blitz wymiata, jak zwykle. Pamiętam właśnie jak... O Jezus Maria, jak zrąbałem tego ulta. O Jezus Maria, jak zrąbałem tego ulta. O, nie oglądajcie tego. Cynzor. Pip! Pip! Trochę bardziej w lewo powinienem. Ale Blitz jest fajny. Nie chcę też pokazać. Nic go nie lubię bez supporta. Ja z tej kosy się zbakiałem. Widzę mnie to supportem. Ciekawe. Bo Blitz jest zawsze bardzo, bardzo konkretnie uznawany za supporta. Zawsze AP. No ale... Zawsze łapkę budowałem. No łapka. Łapka wymiata. Słuchaj, Jarvan 2 trupy, jest dobrze. Wtedy mamy 6-3. Kurna. Czy to nie było do ciebie, to było do Gragasa. Wódka się przyda. Tutaj masz tego Warda. No właśnie dwaj mamy Wardę. Te beczki to mu trafiają, kurde. No jakieś pija. Musisz znać swoje otoczenie. Worst Sivir EU. Worst by bardziej likwidowało. No mają Jinx. Uważania ulta. Ja też mam swój odpowiednik ulta Jinx. W ogóle chyba z tego co pamiętam, ktoś jeden koleś kiedyś testował, że ult jest tak samo szybki jak ult Jinx. Nie wiem, ja kiedyś oglądałem, czy ten. Ja kiedyś oglądałem jak testowali, czy ult... Bierz go pod kulę, Nie ma takiego... Nie! O Boże matko, kochany Boże, jaki jestem zły. Jest. Jak ja mógłbym... Pokaż opis, ja tego mrugnąłem. Ja tego nie widziałem. Boże, jak ja mogłem to zepsuć. Boże, jak ja mogłem to zepsuć. No. To chyba radzimy już trochę. Czego mi cały czas Adam proponuje? Nie chcę. Przysięga. Hextech. A co zrobimy Hextech? Nie marnujmy czasu. Wszyscy się będą dziwić, dlaczego Hextech, ale niech będzie Hextech. Ale kurde, mogę mieć dwa trupy, no.
I to całkiem prosto. Żebym tylko nie walił, tylko żebym tylko skilla w dobrym kierunku walił. Dobra. Dobra, z innym razem. Tędy. A tu master jeszcze raz się pojawił. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Myślałem, że będzie łatwiej kombinować. A to się jakoś śmiak nie... Miejsca, ale nie daje takiego spokoju. To ja jest kubany, zaczyna kuszować. No, fajnie zaczyna. Sojusznik pokonany. 6-9. To zaczyna wyglądać nieprzyjemnie. Nie da powstrzymać. Ach, no fajnie, znowu zmarnowany był. Trudno. Koniec serii. Dobra, przynajmniej to nie jest tanker. Chodźmy. Prawda? Tak, to nie jest tanker. Tylko i na chęć to bym nikt Eziem na niego nie wpuścił. Wolą, nie wiem, wolą Syndrę, albo nie wiadomo co. Czekaj, to możemy im napocić. Mam trochę many, zaraz będzie ulti. Tak, to jest wielkie wejście. Trzeba wziąć 2 kilo. Tylko oni tu na bocie mają. Musisz znać swoje otoczenie. To się będą. O, ale masz podnik, No. Może nawet 2. Wani daga już szpitala. Spoko, zaraz się pobronię. Ale kill idealnie w moment. O, gaga są. No teraz to bym dał wszystko. I jeszcze ta gona, że zaczepił. Oj. To tak zwany kill. Ale z jednej strony beczka, z drugiej strony włócznia. Ale ten kill jinx był ładny. Dobra, to mi się przyda. I to też mi się przyda. No w sumie. Ale najpierw kupiłem berserki. Sojusznik pokonany. Ej, ten dragon zaczyna być niebezpieczny. Dobra, Jarvan go zaraz. Bigo! Yes! Jedzie Jarvan, no. Dobry Jarvan. Widać, nie palcem robiony. Ale Jarvana, słuchaj, 7-1. Jarvana ostatnio odwołali. Czekaj, poradzi? Nie poradzi. Ale może go karma dobrać. No nie, zwiał, bo na ulcie było. Ej, nie mam ulta, żeby karma. Nie marnujmy czasu. Co ty, Warwick, sobie robisz? Co? Ona ci bije, a ty sobie biegasz. A nie, przepraszam. A nie, złapał go. Dobry, zły Warwick! Przeciwnik pokonany. Dobry Warwick. Jakim cudem. O, Fiora, cześć. Ult! God damn! I'm ruined! O, karma się pomaga, Dla o, a może o, jednak to lepiej cześć. Sobie trochę co? Nie! Do czego? Jak ja nie lubię tych włóczni. Ale i tak nie lubię. Wiesz, zakładając, że w ogóle nie widziałem, że ta Fiora mnie bije. Ona mi zbiła połowę HP. Ona mi zbiła połowę HP, zanim ja zauważyłem, że ona mnie bije. No to... A tam Łowik się goni. O, Fiora mnie bije. O rany, naprawdę? Faktycznie. Nie, to mój gościa się tylko... Jakiś mecz był taki, ja sobie robię przez mecz. Nie? W każdym razie, to już był master, nie? Pochodzi obok Kazisa i on do Kazisa pisze drugiego Kazisa. Hi Kazisa, hi master, widzę poszedł, ale... Później reporta dostał chyba za agresywnie pomaganie. Pomaganie drugiej drużynie. Najważniejsze to złapać kontakt. No i tam, że jakoś flagowali strasznie go czepiali w tym meczu. No bo ludzie się w ogóle czepiają. Tak
ty. To ty jesteś cierpliwy. I to master. Pierwsza kobieta w postaci, tak powiem. Pokonany. W każdym razie. A to prawda. Później jeszcze Grand pierwszy. Grand pierwszy support. Grand support? Brand, tak wie. Co ja mówię, Braun? No właśnie tak mi coś nie pasowało. Bo Brand do supportu. Ale Braun jest dobry. Lubię Brauma. W rotacji dokładnie miałem za bardzo tej ochoty, żeby nim grać, no ale... Fajny jest. Naprawdę polecam. Sympatyczny. Czy wiesz, teraz mam sprzęt. Tak. No pod warunkiem oczywiście, że lubisz grać tankami, no bo to jest wybitnie tank. Ja na razie ogarnąłem Mastera i Blitza. I tyle na razie wystarczy. No dobrze, to chwilowo o Braumie nie mówimy. Mam nadzieję, że widzowie zauważą różnicę w jakości. Tak oczywiście. I dobrze pójdzie, to będzie jeszcze kilka filmików z tej serii, że tak powiem, że będziemy grać się bitu. Dobrze. Chyba dobrze. No nie całkiem, nie zbiliśmy. Animacji nie ogarnię. Dobra, w każdym razie. No ja wiem, tak, ty masz lepszą jakość. Nie, po prostu wiesz, że mój brat się nazywa. To jest moja Już mieliście okazję kilkukrotnie zobaczyć brata Michała na moim kanale. I Viverto. Jeżeli ktoś nie pojawi się na siebie. Więc to nie jest żaden nieznany obcy człowiek, tylko... Ostatnio mniej zadałem chyba, ale tak poza i chyba nie ma to dobrze, bardzo dobrze. Zniszczono twoją wieżę. Ty, ten master, nam puszuje wieżę. Znaczy, jakim? No właśnie, dokładnie to samo sobie pomyślałem. A macie ulubę. Ej, już to już widzę, ja podszedł. No właśnie widzę, no. Bug to są po prostu jakieś leże. Jakim słowem? Jakim słowem? Nie mam multa, no już rąbnąłem. Aż mi się. Wracaj. Czekaj, Duki. Bo zaraz ci Nidalka długo... Ojoj, dobra, ja wracam. To coś. Długą dzidą ci Nidalka zaraz zajedzie, a to może być nieciekawe. Długą dzidą. Ja czekam. Ja tylko czekam na ulta dzidą, jak będzie leciał. Tylko czekam. A co? No, miałem jakieś 40 HP, więc wiesz, jakby ult Jinx mnie walnął, to dziękuję bardzo. Nie, to Jinx trochę tak będzie się linii trzyma niż ultuje po świecie. Ale ja w ogóle chyba jeszcze ani jednego ulta Jinx nie w tej grze. Chyba naszukuję. No tak. Zobacz, żebyś miał 4 HP i ty dostajesz. Gumbia. O, popozdję, jest powiek. Ale nie ja go zabiję. O, właśnie Udrzyk, widziałeś? No, zwiałem. Nie, dostałeś nim. Ale i tak zwiałem. Jestem dumny. Trzeba zawracać, bo może Jinx nie dostanie, że jeszcze jakieś kurde zagubiona dzidra się trafi i co będzie. Ale zwiałem za 30 HP. Jestem taki szczęśliwy. Powiem, sprzedam sobie do rana, to będę mógł dokończyć się ekstra. No jest ładnie. Po co komu ma? Czekaj, bo masz jeszcze. No. Ja, zniszczono twoją wieżę.
Ty, że tego ulta nie mam co 10 sekund. Nie, super, teraz w ogóle to, kurde, myślałem, że być taki nieogarnięty w ogóle. Ja też. Teraz kubany zaczyna. Się martwiłem, ja szczerze myślałem, że to będzie taka łatwizna z tym dragasem, no wcale nie. Master to master, master wyjdzie zawsze. Och, o, ale wyszła gimna. No, ona wie. Dobra, lepiej. Karwan, you are not healthy. No, wódka, connecting people! Coś się w szokach pojawiło. Tak nie widzę. Czekam. Czekasz. Nie ma lepszy. Nie ma. Co jeszcze będzie Rabadona złożyć? Ja! Oju! Kurde. Tu wszyscy na bok. Zgoda. Coś bardziej uciekniesz od gity, to nie jest. No, zobacz, ten Warwick niby stankowany, a jakoś... Tutaj tak by zabolało. Dobra, szpada cię. What? To cześć. Dobra, teraz zbieramy. Warwick trochę się stankował, zobacz on ma. No, maleta. To jest całkiem fajna idea. A przy okazji zdobyć obrażenia. Zobaczcie system. Zbiduj sobie plemienną. Ty widziałeś... Ty pewnie nie widziałeś Froga na... tutaj. Fajnie. O, kojarzy się nie widziałem. Ja powiem, że to jest gość, tak. To jest gość, który najbardziej poksiony. Słuchaj, i na rankedzie. Znaczy lepiej, nie tylko na rankedzie, tylko na... znaczy, na... wiesz, profesjonalny grach. Wziął Anigę, złożył najpierw ten święty graal Anti, czyli dość typowy item, jak na początek, a potem potem kupił plemienną i tą. Potem kupił plemienną i po plemiennej kupił Sunfire Cape'a. Słoneczną pelerynę. Jako AP na mida. I wiesz co? I wygrywał. Nie zginął ani razu. I skończył chyba, nie wiem, 8 do 0, czy 10 do 0. Miażdżył tak, kompletnie bez żadnego AP, że po prostu aż się tylko wyjął, żeby głowy nie miał. Uuu, giniesz, lecisz. Giniesz, śmierć. Przepraszam za takie rzeczy, ale on nie. Nie wiem, czy krzyczy w końcu. Koniec serii. Ach, jaki chamski KS. No chciałem tylko pomóc, no zginąłbyś. Albo nawet nie, no trudno. Kurde, skrzywają to mógł być taki fajny. Dobrze, trzymali. Nie no, zawsze jest szansa to wygrać. Zobaczymy. 8 do 5, co kiedyś to fajnie mi idzie. Jak na to, że gram APS-em po raz drugi, trzeci, to już jest całkiem przyjemne. No właśnie, ten master zaczyna być nieprzyjemny. Jarvan, I'm helping! Dziękuję! Tak, dziękuję Jarvanie za wielką pomoc. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Jarvan, no! Nie, ja nie z tych, co flamują. Ale żebym, kurde, był poza tym jego ultem, to bym złapał killa jeszcze jednego. I może on by to nawet przeżył. A tak to coś... świństwo. Naprawdę. Dobra. Jarvan, ten Kaltus nie może wejść do tego. Też prawda. Nie może poświęcić uwagi. Zniszczono twoją wieżę. Nieprzyjemnie wygląda sytuacja. Przypuszczam, że to przegramy. No to czy wam tutaj tego Barda Vanain na midzie? To straszne, ja tego Barda na pewno nie widzę. Dobra.
A macie ulta, jedziesz. No zobacz, ładnie, zobacz. Ładnie. Minimalnie, minimalnie, ale... Nie, uderzenie nie jest zły. Szczególnie jak jest na AP, bo na AP ma większe obrażenia, jak niż wtedy jest. Skośnik pokonany. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. I bet. Ej ty, zobacz, one nie puszują. Nie, akurat nie kojarzy się nie, nie, ale... W skrócie... Facet... Zniszczono twoją wieżę. Uderzy. Wykupił. Teraz umiedzie. No i okazuje się, że facet jest nawiedzony. Sojusznik pokonany. Który w końcu odbija. O, jak coś dla Jack Nicholson, to ci się podoba. Czeka psychoidy w ogóle. No i właśnie. W tym momencie jak jest skończony, tam... Mój inhibitor wkrótce się odrodzi. Kochanie, wróciłem. Coś ty zrobisz. Dobra, na chwilę. Ładnie. Nie żebyście mi ostatniego PB. Oj tam, oj tam. Szczegóły się czepia. Naprawdę, to są szczegóły, nieważne. No, mi się wie, o, master. No. Ale ładnie. Nie wiem, jaki cudny bóg przeżył. No bez jaj. On miał... Co? No miał tego. No miał wspomniane, jakim to było? Nie, jakimś tam miał, no. Ale i tak go ubiliśmy. A nie, już dokładnie to jest ostatnie, po prostu ostatnie rzeczy, bo się, jak już masz wszystko, dostanie to, to się wybierz, dokładnie na jesteś. Ale to niekoniecznie, ja na przykład na Singedzie czasem, jak gram na topie, to Guardiana spadłem jako pierwszego. Tak? Tak. Powiem ci, że nawet zadziwiająco dobrze się sprawdza. Bo po pierwsze ci nie ubiją, po drugie masz zawsze jakiegoś tam defensa, ale Singed życia ma sam z siebie sporo, więc to jest całkiem nie najgorszy item, żeby go wybrać jako pierwszy, drugi. Oczywiście potem się ktoś umie grać, no ale początkującym to nie polecam, ale. Ale generalnie całkiem fajna jest. Chciałbym spróbować po prostu. Nie wiem, Hopa, tym tutaj, tylko tutaj. Nie, no masterem to w drugim. Nie będzie mówię to, ale w razie, jeżeli są postawy, to może być tutaj. Ja zawsze uważałem. A, ten ult! Tak blisko. Tak blisko, jak ja. Ja! No fajna gra, podoba mi się. Tylko, że mają troszeczkę przerobany team. Mają Fiore, mają Mastera, mają... Mają Mastera. No tak, no mają lepszą team composition. Nie, żebym był przeciwny Karmie, ale dla mnie nigdy to po prostu nie ma dalej procent, więc... Karma, wiesz co, ale widziałeś Karmę w dżungli? Albo... Nie. Powiem ci, że Karma jest fajna. Tylko Karmę trzeba ogarnąć. Ale nie każdy ogarnia. Karma jest najbardziej piękna. Była. Zniszczono twój inhibitor. Teraz zdecydowanie już miło. No, całkiem niedawno był rework i graficzny, i skill. I się zmieniło. Nie, nie wiem, z 2 miesiące temu, jakoś tak. Ale... Teraz chyba najrzadziej jest Urgot wybierany. Tak mi się wydaje. Będzie kick. Będzie kick. Nie. Na tym co są zapytali. Dobra, no i tak jest przegrane. Ale co, no 12-8. Ja nigdy nie skupuję. To przynajmniej bardzo dobrze. A, tak jest, dobra. Ej, skubana Sindika. Sojusznik pokonany. Jakim cudem. Ignite'a dostała. Bo ja to widziałem tak. Rzuciła tym swoim dyskiem, wrócił do niej i ją zabił. Skup. No tak.
To mój bumerang. Rzucę go. O, ściął mnie, jaka szkoda. Będę zabijać tym ludzi. Najpierw zabiję siebie. No niestety panowie, tego raczej nie zabronimy. To nie miał być przejaw dyskryminacji rasowo-etniczno-feministycznej. No przepraszam, popatrz na Korwina Mikiego. No, to tak, żeby tak... Nie spróżowane z drużyna, spróżowane z miniony. Cóż, to jest takie... Gorzej by się... No w każdym razie. No w każdym razie to trzymajcie się. Do zobaczenia w następnej grze.